Czy samorząd Leszna spełni wymogi Ekstraligi Żużlowej i wyda 1 200 000 zł na remont stadionu imienia Alfreda Smoczyka? Prezydent Leszna Łukasz Borowiak zaproponuje radnym spotkanie w tej sprawie. Pieniądze mają być przeznaczone na system odwadniający tor żużlowy. Bez tej inwestycji na stadionie już w przyszłym roku nie będą się mogły odbywać mecze Ekstraligi Żużlowej. Podczas ubiegłotygodniowej sesji prezydent poinformował opinię publiczną, że z systemem odwodnienia będzie się wiązał jeszcze jeden wydatek – zakup plandeki okrywającej tor. Problem w tym, że jak mówił prezydent, jest tylko jeden producent takich plandek. Jak to się ma do ustawy o zamówieniach publicznych, pytał prezydent i zapowiedział dyskusję na temat wymogów Ekstraligi Żużlowej w sezonie 2022.